Dzisiejsza debata potrwa 45 minut, po której serdecznie zachęcam do zadawania pytań na Facebooku Konsorcjum Naukowego Ad Astra. Chciałabym serdecznie przywitać naszych dzisiejszych gości. Pozwolę sobie krótko przedstawić uczestników spotkania. Doktor habilitowana Katarzyna Malinowska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Pani profesor jest ekspertem do spraw zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń kosmicznych, a także jest autorką co najmniej kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Obecnie prowadzi badania nad zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami przedsięwzięć w zakresie serwisowania na orbicie. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach. Pani profesor jest również dyrektorem Centrum Studiów Kosmicznych w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownikiem studiów podyplomowych przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym, a także liderem grupy roboczej do spraw polskiego prawa kosmicznego. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór państwu. Dziękuję, Kaju, za przedstawienie. Z prawdziwą przyjemnością biorę dzisiaj w tej debacie, bo po raz pierwszy, pewnie nie po raz pierwszy, ale naprawdę nie wiem, co z niej wyniknie dzisiaj, więc sama jestem ciekawa, jak się potoczy ta dyskusja. Dobry wieczór. Kolejnym naszym gościem jest doktor habilitowany Bartosz Smolik. Pan profesor jest związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako politolog zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityk kosmicznych, w tym zwłaszcza europejskiej polityki kosmicznej, bezpieczeństwa i obronności, eksploracji Marsa, Księżyca i innych ciał niebieskich. Działa również aktywnie w Stowarzyszeniu Mars Society Polska, a także Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Osobnym przedmiotem zainteresowań pana profesora jest również polski sektor kosmiczny. Jest współorganizatorem cyklów konferencji dotyczącej europejskiej polityki kosmicznej i eksploracji Marsa, a także czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych i branżowych. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Mam nadzieję, że nasza debata będzie owocna w swoich skutkach. Wyjdziemy do jakiegoś ciekawego, czy może kilku nawet ciekawych wniosków. Pan Mariusz Kłoda. Pan Mariusz jest asystentem w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego PSPA, członkiem Komitetu Naukowego DroneTech World Meetings, a także członkiem Komitetu Programowego Near Space Conference. Pełni funkcję członka Rady Naukowej Czasopisma Naukowego Ad Astra, program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym, a także jest założycielem i redaktorem bloga Prawo i Kosmos, Prawo Kosmiczne. Jest również sekretarzem grupy roboczej do spraw polskiego prawa kosmicznego. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry wieczór. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. I naszym ostatnim gościem jest pan Marcin Wygajewicz. Pan Marcin jest kierownikiem projektów i liderem technicznym specjalizującym się w działalności badawczo-rozwojowej. Pan Marcin od 2016 roku jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Od 2020 roku pracuje jako szef zespołu jurorów European Rover Challenge IRC. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór państwu, dziękuję za zaproszenie na debatę. Dobry wieczór państwu. Zatem możemy przejść do tematu naszej dzisiejszej debaty, a mianowicie ustrojowe umocowanie Krajowej Administracji Kosmicznej. Tytułem wstępu. Prawodawca zastanawia się, gdzie zlokalizować Krajową Administrację Kosmiczną, czyli właściwy dział administracji rządowej, a także podporządkowaną mu Polską Agencję Kosmiczną. Pierwotnie Polsce nadzorował prezes Rady Ministrów wraz z nowelizacją ustawy o agencji. Podlegała ona ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. I ze względu na zmianę resortów agencja ta trafiła pod Ministerstwo Rozwoju, a następnie pod Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Aktualnie procedowana jest ustawa dotycząca Akademii Kopernikańskiej, przygotowana przez prezydenta, która proponuje podporządkowanie Polsce ministrowi edukacji narodowej. Obok tego jest również MON, który posiada swoje pewne kompetencje, jeżeli chodzi o dziedzinę kosmiczną. I w związku z tak postawioną tezą pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie dla państwa. Jak powinna być skonstruowana i gdzie powinna być umiejscowiona Krajowa Administracja Kosmiczna? Jakie jest państwa zdanie na ten temat? Czy mogłabym poprosić najpierw pana Mariusza o zajęcie głosu? Bardzo mi miło. Tak, jeżeli chodzi o tą kwestię usytuowania Krajowej Administracji Kosmicznej, to w mojej ocenie ten stan prawny, z którym mamy do czynienia teraz, stan prawny, który zastaliśmy na dzień dzisiejszy, jest tym stanem prawnym optymalnym. To znaczy, myślę tu przede wszystkim o Polskiej Agencji Kosmicznej i o tym, komu Polska Agencja Kosmiczna podlega, jak doskonale wszyscy wiemy, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Tutaj
zostało wspomniane rzeczywiście o tym, jak to wyglądało w ujęciu historycznym. Podlegała Polska Agencja Kosmiczna Prezesowi Rady Ministrów, ale tutaj, drodzy Państwo, jak sięgniemy też do uzasadnienia projektu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, to był projekt poselski z 2013, tam nie było uzasadnienia tak naprawdę tego podporządkowania Prezesowi Rady Ministrów. Nie ma tam fragmentu, który by to wyjaśniał. Można założyć, że to było... To była realizacja rekomendacji, która była zamieszczona jeszcze w programie. Ten program był programem przyjętym przez Radę Ministrów w 2012 roku. To był, drodzy Państwo, żeby tu się nie pomylić, program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania systemów satelitarnych w Polsce. Rzeczywiście tam taka rekomendacja była, ona potem została przyjęta do tego projektu, nie uzasadniona tak naprawdę. Bardzo ciekawa była też dyskusja, ona rzuca trochę światła na to rozwiązanie, to znaczy rozwiązanie, zgodnie z którym PAK podlegała Prezesowi Rady Ministrów. To była dyskusja, drodzy Państwo, już na etapie prac parlamentarnych między już niestety świętej pamięci posłem Ludwikiem Dornem, a panem premierem Waldemarem Pawlakiem. To rzeczywiście ze strony pana Ludwika Dorna pada pytanie o to podporządkowanie PAK-u Prezesowi Rady Ministrów. On wyraził zaniepokojenie, że często bywa tak, że jeżeli coś podlega Prezesowi Rady Ministrów, to nie podlega nikomu. I na to pytanie, czy na tą sugestię pan premier Pawlak odpowiedział mniej więcej w taki sposób, że Prezes Rady Ministrów ma nadzorować Polską Agencję Kosmiczną po to, aby w żaden sposób nie faworyzować też żadnego ministerstwa. Zwrócił uwagę na to, że z praktyki dotychczasowej wynika, że jeżeli jakaś agencja wykonawcza była podlegała jakiemuś konkretnemu ministrowi, no to były potem problemy z koordynacją, ze współpracą, a tak takie podleganie, bycie nadzorowanym przez prezesa Rady Ministrów miało pewne kwestie rozwiązywać, miały może jakieś konflikty przyszłe łagodzić i jakby układać tę współpracę. I tak to, drodzy Państwo, rzeczywiście się to ułożyło. Potem wiemy, zmiana w 2019 i ta zmiana moim zdaniem jest optymalna, dlatego że minister właściwy do spraw gospodarki i tak ma te istotne kompetencje w tym zakresie. Jest wykonawcą Polskiej Strategii Kosmicznej przecież. Był też wykonawcą tego programu, o którym wspomniałem, z 2012 roku. Jest wykonawcą umów, różnych umów międzynarodowych związanych z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc ta zmiana była logiczna. Teraz otwieramy tą dyskusję na nowo, tak jak już tutaj zostało wspomniane, pojawiła się znowu propozycja zmiany podległości Polskiej Agencji Kosmicznej. Pytanie, czy jest to rozwiązanie potrzebne? Mam do tego duże wątpliwości i myślę, że tutaj na razie postawię nie kropkę, ale przecinek, oddając głos pozostałym uczestnikom debaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby się odnieść? Ja bym się chciała odnieść, ale nawet nie wiem, czy to, co chciałabym powiedzieć, to jest odniesienie, tylko ja takie pytanie przywrotne zadam, bo zadałaś, Kaju, pytanie o Krajową Administrację Kosmiczną, od razu pytając, czy Polsa jest właściwie usytuowana, czy powinna być usytuowana inaczej, komu powinna podlegać, komu podlega, a czy to pytanie nie moglibyśmy zadać inaczej, a skąd ta pewność, że Polsa powinna być administracją kosmiczną? Czy mamy pewność, że agencja kosmiczna to jest ciało, właśnie nie chcę użyć słowa organ, predestynowane do bycia administracją? Czy spójrzmy, oczywiście jak sobie rozwiniemy skrót NASA, to tam jest administration, prawda? National Space Administration. Ale sama NASA podkreśla, że oni raczej są takim deweloperem, promotorem rozwoju i tak dalej. I tak naprawdę czy nie powinniśmy się cofnąć do tego, co będziemy nazywać tą administracją kosmiczną? Ja rozumiem, że może zaburzam tutaj ciąg dyskusji, ale czy na pewno Polsce chcemy w roli typowo administracyjnej? Czy jednak ta administracja kosmiczna nie powinna być w ogóle w czyichś innych rękach? Ja rozumiem, że może dojdziemy do wniosku, który to minister powinien być, ale właśnie tak mi to zastanowiło, czy administracja równa się Polsa?
O tak. Nie wiem, czy ktoś z Państwa na ten temat chciałby się wypowiedzieć, bo ja mam wątpliwości co do tego. Czy bym chciała Polsę tak w roli administracji widzieć? Ja może się skupię na właśnie innych agencjach kosmicznych, czyli między innymi wydaje się, że zwykle w innych krajach podlegają one pod administrację rządową, szeroko pojęto, czyli w przypadku NASA, z tego co kojarzę, podlega bezpośrednio pod prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z tego co jakiś czas temu sprawdzałem, CNES bodajże podlega pod francuskie Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Obrony. Także tutaj bym się zgodził z panem Mariuszem Kłodą, że obecny układ jest dość optymalny. Chciałbym tylko zaznaczyć, że tak na dobrą sprawę z perspektywy przemysłu być może nawet konstrukcja nie ma aż tak wielkiego znaczenia. I najważniejsze dla przemysłu jest to, żeby cele i strategia były jasno zdefiniowane. No niestety zbyt ogólnikowe cele, jeżeli są postawione w taki sposób, nie są wystarczające. I ważne jest, żeby ta administracja realizowała tę strategię, te cele i współpracowała przy tym z przemysłem. Przy tym powiedzmy, jeżeli te cele są jasno zdefiniowane, to również jest taka możliwość, że zarówno administracja, jak i przemysł, bo bodajże teraz w tę stronę się bardziej idzie, biorą na siebie po części ryzyka, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że przemysł kosmiczny to jest jednak, no jednak to ryzyko jest spore, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozwój jakichś nowych technologii, zawsze coś może się opóźnić, coś nie wyjść, czy to ze względów takich, że coś zostało źle zrobione, czy na przykład, jak ostatnio widzieliśmy, ze względów politycznych, problemy z ExoMarsem. Także też myślę, że nie można całego ryzyka skupiać tutaj w tym przypadku na tylko przemyśle. Mhm. Jeszcze z takich ważnych rzeczy, przemyśleń odnośnie tych celów i strategii, ważne, żeby one były stałe i były odporne na choćby zmiany ministrów czy zmiany prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, które potrafią zachodzić dosyć często. A jednak ciężko zmienić kierunek działań przemysłowi w przeciągu 1-2 lat na zupełnie przeciwny albo odbicie o ileś tam stopni, prawda? Dziękuję. No właśnie, tutaj zwróciliście Państwo uwagę na bardzo istotną rzecz, mianowicie kto inny wyznacza cele, a kto inny je realizuje, jeżeli chodzi o warunki polskie. No te cele, no między innymi realizuje Polska Agencja Kosmiczna, ale jej zadania są w zasadzie koordynacyjne i one bardzo wyraźnie zostały osłabione w wyniku ewolucji ustawy o POLSie w stosunku do lat ubiegłych. Natomiast no, ten środek ciężkości polskiej polityki kosmicznej, no, formalno-prawnie, to on się skupia gdzie indziej. On się skupia, no, chciałem przypomnieć, do niedawna jeszcze mieliśmy takie ciało jak Międzyministerialny Zespół do Spraw Polityki Kosmicznej. W 2019 roku on został rozwiązany i na to miejsce pojawił się wewnątrzministerialny zespół do spraw polityki kosmicznej, obradujący, funkcjonujący w ramach Ministerstwa Rozwoju i Technologii. I to ciało jest zobligowane do tego, żeby zbierać się przynajmniej raz do roku i tam w ramach tego organu mają też w obradach uczestniczyć przedstawiciele no, kilku najważniejszych resortów, które biorą udział, partycypują jakoś w tworzeniu tej polityki kosmicznej. Otóż to jest jakby ten podmiot polityczny, który te kierunki powinien nadawać i generalnie no, tak się to dzieje. Przynajmniej tak to było w przypadku tego zespołu międzyministerialnego. Tutaj mamy te spotkania raz do roku dotyczące no, przede wszystkim spraw finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no, w przeciwieństwie na przykład do NASA, no, jej ulokowanie jest zdecydowanie słabsze. Tutaj słusznie Pan zauważył, że NASA podlega bezpośrednio prezydentowi, natomiast tutaj mamy tą podległość ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Bez względu na to, jak ten resort akurat
aktualnie się nazywa. A więc ta pozycja Polskiej Agencji Kosmicznej jest przez to wyraźnie osłabiona i ona raczej służy do tego, ażeby realizować pewne cele, koordynować, stanowić pewien zespół ekspercki też, natomiast nie wyznaczać celów. I czymś takim charakteryzuje się właśnie Polsat, w przeciwieństwie do innych agencji kosmicznych, które mają jednak to lokowanie zdecydowanie silniejsze. No, tym najsilniejsze ma tutaj oczywiście NASA. Poza tym też warto zwrócić uwagę na to, że poza Ministerstwem właściwym do spraw gospodarki, czyli Ministerstwem Rozwoju, mamy też dwa inne resorty, które odgrywają tutaj bardzo istotną rolę w kreowaniu w ogóle polityki kosmicznej. I to nie tylko ze względu na Polsat, ale generalnie. Chodzi tutaj o Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i teraz pojawił się problem tego typu, że w projekcie ustawy dotyczącej Akademii Kopernikańskiej mamy właśnie propozycję, ażeby przenieść tą podległość z Ministerstwa Rozwoju na Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i pojawia się pytanie, jakie będą konsekwencje takiego przeniesienia. No tutaj trochę już za dużo mówię, więc być może jeszcze swoje sugestie dołączę za chwilę. Ja mogłabym się jeszcze zgłosić na chwilę, jak tak dyskutujemy na temat podległości i rzeczywiście takim wyraźnie podkreślona została rola NASA przez to, że jest bezpośrednio podległa prezydentowi, to wydaje się, że ten taka tendencja do podlegania agencji ministrom jest takim rysem charakterystycznym dla Europy. Badaliśmy teraz tę kwestię w trakcie prac i dyskusji, które się toczą przy Ministerstwie Rozwoju, jak właśnie wygląda kwestia umocowania agencji czy też innych ciał w procesie licencjonowania i nadzoru nad działalnością kosmiczną i też przy okazji właśnie rola agencji kosmicznych w poszczególnych państwach była przedmiotem dyskusji i tutaj rzeczywiście zbadaliśmy 10 państw europejskich przez Francję, Holandię, Danię, Luksemburg i rzeczywiście w znaczącej większości agencje kosmiczne podlegają ministrom. I dalej idąc, są to ministrowie gospodarki. Oczywiście to nie eliminuje w ogóle roli Ministerstwa Obrony czy też Ministerstw Edukacji, bo one też są wspominane jako przynajmniej ciała doradcze czy opiniujące chociażby w procesie licencjonowania, ale zauważalna jest ta tendencja, że to jest w domenie ministrów rozwoju czy gospodarki w Europie. To tak. Ja jeszcze pozwolę sobie też ad vocem tutaj do pani profesor i pana profesora odnośnie do projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Pierwsza uwaga to to, że wpłynęło stanowisko rządu, no bo to jest oczywiście projekt prezydencki, więc wpłynęło stanowisko rządu co do tego projektu i jest pozytywne, jest akceptacja rządu. Także drodzy państwo, idzie chyba w takim kierunku to, że ta ustawa będzie dalej procedowana z mocnym poparciem rządu. I druga taka ciekawostka, fakt legislacyjny to taki, że w 2019 roku, kiedy zmieniano tą podległość z prezesa Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw gospodarki, to minister nauki i szkolnictwa wyższego wyraził aprobatę dla tego rozwiązania. Dzisiaj
być może, że można powiedzieć, nie zmieniono zdania, no bo to jest projekt prezydencki, ale ciekaw jestem teraz zdania ministerstwa. Skoro dwa lata temu uważało, czy minister nauki i szkolnictwa wyższego poprzez swojego pełnomocnika wyraził stanowisko, że popiera rozwiązanie, zgodnie z którym PAK będzie podlegał ministrowi właściwego do spraw gospodarki, to ciekaw jestem teraz uzasadnienia zmierzającego, które może będzie zmierzało ku temu, że jednak rozwiązanie przewidziane w projekcie ustawy o Akademii Kopernikańskiej jest jednak pożądane. No właśnie, ciekawe, co tutaj nasz przemysł powinien na ten temat powiedzieć, bo tak się zastanawiam, czy to właśnie nie osłabi roli Polsy w kontekście promotora rozwoju polskiego sektora kosmicznego i czy właśnie przedsiębiorcy, a tutaj w osobie Marcina mamy przedstawiciela Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, zresztą Mariusz też, no i czy nie powinniśmy to poddać tego osobnej dyskusji właśnie, czy teraz jeszcze? Ja bym tu tylko dodał bardziej takie moje prywatne zdanie, że nauka, aczkolwiek bardzo ważna w sferze kosmicznej, jednak wydaje mi się, że dużo większą część stanowi ta część przemysłowa w obecnych czasach. Czyli jednak nauka miała więcej do powiedzenia parędziesiąt lat temu, a teraz już jednak jesteśmy coraz bardziej skupieni na tych rozwiązaniach, które pomagają również w rozwijaniu technologii na Ziemi i w dostarczaniu pewnych rozwiązań na Ziemię. Także jest to bardziej przemysł niż nauka, w mojej opinii. Mi się wydaje, że to, co próbuje się w tej chwili zrobić, no to jest jakby naśladowanie tego modelu francuskiego, ponieważ tam mamy podległość właśnie dwóm resortom, CNES-u. To znaczy z jednej strony mamy Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań i Innowacji, natomiast z drugiej strony mamy Ministerstwo Obrony. To funkcjonowanie tego modelu francuskiego no, jest dla wielu ludzi no, takim pierwowzorem. Natomiast rzeczywiście no, mamy tutaj w przypadku innych krajów, takich jak chociażby Niemcy, tą podległość Federalnemu Ministerstwu Gospodarki i Energii, czy też w przypadku Włoch Ministerstwu Edukacji, Uniwersytetu i Badań, a więc jest to jakby ukierunkowanie na jeden konkretny resort. Tutaj jakby próbuje się powielać, tak mi się wydaje, ten model właśnie francuski, że będziemy mieli z jednej strony nacisk położony na Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego plus Ministerstwo Obrony, natomiast no, rola ministra właściwego do spraw gospodarki tutaj jest no, taka trochę niedookreślona. No, formalnie w dalszym ciągu powinien sprawować tutaj tą rolę przewodnią, no, ale ta rola przewodnia no, tutaj za mało jest czymś podparta, jeżeli chodzi o tą strukturę podległości no, tej najważniejszej agencji w dziedzinie kreowania polskiej polityki kosmicznej, niezależnie od tego, że no w ogóle w przypadku Polski mamy do czynienia z czymś takim jak Polska resortowa. Czyli przynajmniej sześć resortów, które wpływają w większy lub mniejszy sposób na kreowanie tej polityki, co więcej mają też no, dostęp do funduszy i o te fundusze no, najczęściej tutaj są okruszone kopie w czasie obrad różnych gremiów. No zwłaszcza jeżeli chodzi o już chyba legendarną składkę członkowską do Europejskiej Agencji Kosmicznej. No, no z tym jest najwięcej problemów, bo nie wszystkie ministerstwa chcą tutaj płacić w terminie. Także no, wydaje mi się, że no, ktoś tutaj pomyślał o tym modelu francuskim. Czy on jest odpowiedni dla Polski? No, co do tego miałbym pewne wątpliwości, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o rolę Ministerstwa Rozwoju. No, co teraz ma robić Ministerstwo Rozwoju, jaką ono ma
chwili obecnej pełnić rolę. No jest to, to niebezpieczeństwo, że ta rola zostanie osłabiona. Dziękuję. Dziękuję. Panie Mariuszu, ma Pan wyłączony mikrofon, czy chce Pan zabrać głos w tym momencie? Ja już dziękuję też. Wyczerpaliśmy chyba temat na to pytanie. Rozumiem, pytanie. Czyli wniosek jest taki, że nie do końca możemy powielać, tak jak tutaj Pan Profesor zwrócił uwagę, model francuski. W większości tutaj ustawodawstw podlega to jednak Ministerstwu do Spraw Gospodarki, w naszym przypadku Ministerstwu Rozwoju. No niestety ten temat będzie prawdopodobnie jeszcze przedłużany, ale mam nadzieję, że konkluzje będą owocne w tym temacie. W takim razie chciałabym przejść do pytania numer dwa. I moje pytanie brzmi, czy nowa projektowana ustawa o działalności kosmicznej, nad którą aktualnie pracujemy i której rezultatów powinniśmy spodziewać się mniej więcej w 2022 roku, jeżeli wszystko będzie dobrze, czy ustawa o działalności kosmicznej powinna wskazywać zadania publiczne Krajowej Administracji Kosmicznej i poprzez te zadania lokalizować ją w administracji centralnej? Czy taka nowa ustawa powinna zdeterminować funkcjonalność Krajowej Administracji Kosmicznej i właśnie przesądzić o jej lokalizacji w ustroju? I czy tutaj mogłabym poprosić panią profesor o zabranie głosu w tym temacie? Kaju, w tym jednym pytaniu czai się po prostu kilka pytań. Myślałam o tym zagadnieniu, co powinniśmy uregulować w tej naszej ustawie kosmicznej, bo jak patrzymy na projekt, który jest teraz, to on w ogóle prawie o ustrojowych przepisów nie zawiera i rzeczywiście z nieobecnym tutaj naszym wielkim administratywistą profesorem Szlachetko rozmawialiśmy nie raz, nie dwa na ten temat, że warto by zresztą i z obecnym tu szczęśliwie Mariuszem rozmawialiśmy na temat potencjalnego włączenia przepisów o agencji, chociażby o Polskiej Agencji Kosmicznej do przepisów prawa kosmicznego i wcale nie doszliśmy do spójnych wniosków. Wręcz przeciwnie, mieliśmy tutaj bardzo przeciwne konkluzje. Z tego co pamiętam, zażarte dyskusje się toczyły. Ja byłabym za kompleksowym uregulowaniem tego właśnie w ustawie kosmicznej. Jestem zwolennikiem trochę takiej kodyfikacji, właśnie może za wzorem francuskim, Francja dość łatwo przyjmuje różne ustawodawstwa, które nazywa następnie kodeksami i mamy wiele tych kodeksów. Chociażby prawo finansowe też się nazywa kodeksem, prawo ubezpieczeń też kodeksem, prawo konsumentów też kodeksem, więc czemu by nie zrobić polskiego kodeksu kosmicznego i uregulować w nim także te przepisy ustrojowe. Oczywiście to mówię troszkę pół żartem, bo zdaję sobie sprawę, jak trudna jest ta ścieżka ustawodawcza u nas. Natomiast wydaje mi się, że systemowo byłby to zabieg, oczywiście wiem, że mogę być w mniejszości, byłby to zabieg pożądany, dlatego że miałoby to dość duży walor transparentności, tak jak patrzę na adresatów naszego polskiego prawa kosmicznego, którymi są przedsiębiorstwa potencjalnie, przedsiębiorstwa niewielkie, małe, średnie, mikro, raczej nieduże, które naprawdę w tym gąszczu przepisów mogą się łatwo zgubić. Tak myślę dość utylitarnie o tym naszym ustawodawstwie, więc jestem za tym, żeby właśnie te kompetencje i pozycję ustrojową precyzować w takim kompleksowym akcie prawnym. Na tę chwilę to wszystko. Chętnie posłucham, co moi współprelegenci sądzą na ten temat. Dobrze, to może ja teraz. PSPA jesteśmy zaangażowani również. Jako PSPA jesteśmy zaangażowani. Jest dedykowana grupa pod przewodnictwem mecenasa Grzegorza Hellika. I także nie wiem zbyt dużo na ten temat, jak przebiegają prace, jednak mam takie wrażenie, że ta ustawa miała dotyczyć właśnie
Jeżeli chodzi o działalność kosmiczną, to miała dotyczyć między innymi unormowania na przykład rejestracji obiektów wysyłanych w kosmos. I mam wrażenie, że od wspomnianych zależności na przykład są inne ustawy, jak ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej. I teraz jedyną taką wątpliwość, jaka mi się pojawia, to czy poprzez dodawanie jakichś rzeczy wspomnianych gdzie indziej do nowej ustawy nie pojawią się prędzej czy później jakieś zaprzeczenia i no, tak przykornie powiem, nie powstanie nam później z tego nowy kosmiczny ład. No tak, zdajemy sobie sprawę, że ustawa kosmiczna, choć wydaje się krótka, będzie miała dość duży wpływ na szereg innych ustaw i będziemy zmuszeni zmienić różne ustawy, także ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej. I właśnie jeżeli byśmy sobie przyjęli coś w stylu kodeksu, to może byśmy zapobiegli chociaż częściowo takim niespójnościom systemowym. Ale to pytanie jest pewnie. Ono retoryczne nawet pewnie jest. Panie Mariuszu. To, tak, jeżeli chodzi o mnie, to ja uważam cały czas tak konsekwentnie, że nie widzę potrzeby włączania teraz regulacji o Polskiej Agencji Kosmicznej do tej ustawy. Znaczy, nie uważam, że to jest taki pomysł, który należy całkowicie przekreślić, natomiast w tym momencie myślę, że cały sektor, polski sektor kosmiczny przede wszystkim życzyłby sobie, żebyśmy uregulowali to, co w tej ustawie ma być najważniejsze, czyli to, jakie są zasady prowadzenia działalności kosmicznej, czy jakby wolały osoby o wykształceniu technicznym działalności w przestrzeni kosmicznej prowadzonej, żeby było jasno zrozumiało, o co nam tutaj chodzi, mówiąc o działalności kosmicznej. Więc myślę, że na ten moment nie ma większego problemu to, że to nie jest jedna ustawa. Pewnie technika legislacyjna to nie jest pewnie najważniejsze, ale gdybyśmy chcieli tutaj też zachować pewien porządek, to byśmy musieli dyskutować raczej o ustawie prawo kosmiczne. Wtedy rzeczywiście ma sens kodyfikowanie czy zbieranie w ramach jednego aktu prawnego wszystkich regulacji, czy niemal wszystkich regulacji związanych z różnymi aspektami prowadzenia działalności kosmicznej w Polsce, czy w ogóle działalności w całym tym środowisku gospodarce kosmicznej w Polsce. Natomiast na tą chwilę myślę, że nie. To ustawa tak długo jest procedowana, mówię o ustawie o działalności kosmicznej od 2013 roku w zasadzie, że no, powinniśmy, myślę, doprowadzić to do końca, to, co jest najważniejsze. A potem ewentualnie jakiś kolejny krok to zbieranie tego do większej całości. Ta ustawa o działalności kosmicznej też, tutaj pani profesor o tym wspomniała, ona będzie pewne zadania wprowadzała do nowe, oczywiście poprzez nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. To będą te kompetencje przyznane no, na chwilę obecną. Ciągle mamy takie założenie ustrojowe prezesowi Polskiej Agencji Kosmicznej, które mają wynikać z tej ustawy o działalności kosmicznej, czyli w zakresie udzielania, cofania, zmiany zezwoleń na wykonywanie działalności kosmicznej, w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych, sprawowania kontroli nad działalnością kosmiczną i tak dalej. Więc ta ustawa będzie te zadania rzeczywiście przyznawała prezesowi Polskiej Agencji Kosmicznej, no i w tym zakresie dokona się tutaj pewna zmiana, jeśli chodzi o kompetencje szeroko rozumianej Krajowej Administracji Kosmicznej. Dziękuję. Dziękuję. Czy panie profesorze, mogłabym prosić o pana zdanie, czy skłania się pan bardziej właśnie ku kwestii transparentności i zawarcia tych wszystkich regulacji dotyczących administracji w projektowanej ustawie, czy popierając tutaj pana Mariusza, jednak zostajemy przy podstawowych zasadach, które powinny być regulowane i zostawiamy to w następnej kolejności, jeżeli chodzi. No ja obawiam się, że no, trudno jest uregulować pewne rzeczy, które są bardzo płynne i szybko się zmieniają. A więc raczej by pozostawić tutaj delegację i możliwość, ruchu ze strony poszczególnych ministrów. Z tego względu, że w tej chwili na przykład stoimy przed takim zagadnieniem jak eksploracja Księżyca. A więc to, czym będziemy się zajmować już prawdopodobnie, mam nadzieję, jako Polska, już niedługo w ramach programu Artemis Accords. No i tutaj się pojawiają zupełnie nowe problemy, które
do tej pory nie było w przypadku orbity Leo. A więc będą potrzebne tutaj jakby nowe regulacje, nowe spojrzenie. Ja uważam, że no trudno jest no, w jednym akcie prawnym pomieścić to wszystko, co dość szybko się zmienia. Także raczej bym się opowiadał za taką wersją minimalną. Jeżeli mogę to w ten sposób wyrazić. Dziękuję. Kaju, może ja jeszcze dopowiem, bo rzeczywiście taką muszę autokorektę tu zrobić, chociaż ja jestem osobiście zwolennikiem kodeksów, to biorąc pod uwagę polską ścieżkę legislacyjną i biorąc pod uwagę, że w tym roku obchodzimy 10-lecie prac nad polską ustawą kosmiczną, to też bym na ten moment raczej, dlatego mówiłam, że mówię pół żartem, raczej bym nie proponowała przechodzenia na bardzo kompleksową regulację kosmiczną, bo obawiam się, żebyśmy w następnej dziesięciolatce jej nie dokończyli, a naprawdę sobie tego nie życzymy. Życzymy sobie, żeby ta ustawa powstała i to w tym półroczu, a przynajmniej w tym roku. Więc tak. Dobrze, to myślę, że możemy przejść do pytania trzeciego. Czy poza administracją rządową, czyli ministrem kierującym odpowiednim działem, agencjami wykonawczymi, w tym Polską Agencję Kosmiczną, pomijając bezpieczeństwo, kwestie obronności, powinny być inne podmioty działające na obszarze domeny kosmicznej? Chodzi mi tutaj o kwestie stymulowania i rozwoju biznesu, na przykład samorządy metropolitarne czy wielkie miasta, regiony. Czy jak wygląda tutaj jakie mają Państwo zdanie na ten temat? Bardzo znowu trudne to pytanie jest, prawdę mówiąc, dlatego że tutaj takim pojęciem się posłużyłeś jak domena kosmiczna. To niewątpliwie w domenie kosmicznej powinniśmy mieć rozproszenie i nie powinno być centralizacji, tylko powinniśmy na każdym poziomie niemal, chyba przynajmniej tak mi się zdaje, tej organizacji gospodarczej kraju albo administracji gospodarczej kraju mieć, dysponować różnymi możliwościami wspierania tych przedsiębiorców. Natomiast trzeba tu rozróżnić organizacje działające na każdym poziomie i wspierane przez czy samorząd metropolitalny, czy wojewódzki, czy wreszcie lokalny, a co innego, jeżeli będziemy mówić o administracji, czyli o takich zadaniach bardziej władczych, bo oczywiście akceleratory jak najbardziej, ale czy powinniśmy mieć administrację bardziej rozproszoną niż centralną? Chyba nie. Nie widzę tutaj miejsca ani roli, dlatego że tak jak rozmawiamy o tym prawie kosmicznym i ciągle pytania powtarzają nam przedsiębiorcy, właśnie tacy jak Marcin, który robi kosmos. My prawnicy o nim rozmawiamy, a Marcin robi kosmos i pytają, po co nam prawo kosmiczne? Miejmy tego jak najmniej, tylko tyle, ile nam jest absolutnie konieczne, a nie tyle, żeby nam przeszkadzało, więc jakbyśmy mówili o poziomach administracji kosmicznej, to ona powinna być jedna, scentralizowana i bardzo ograniczona, czyli powinna tylko zajmować się wydawaniem zezwoleń i rejestracją. Natomiast jak już rozmawiamy o domenie kosmicznej w takim szerokim znaczeniu, no to chyba wszędzie powinniśmy mieć ten kosmos, no tak myślę, od samorządu lokalnego począwszy. Ale czy to nie jest wishful thinking? Co to zrobić? Wydaje, że to jest oczywiście wishful thinking, ale to jest nawet taka trochę pieśń przyszłości, czyli na razie tu, gdzie my jesteśmy, to jest ten moment, kiedy ta stymulacja jest pewnie mniej więcej wystarczająca, ponieważ mamy jakieś klastry, parki technologiczne, tutaj coraz więcej się ostatnio mówi o tworzeniu ISA Business Incubation Center w Polsce, bodajże 4 lokalizacjach, o ile dobrze kojarzę. Także to, co musimy robić w tym momencie, to rozwijać kadry. Rozwijać kadry, dać ludziom możliwość pracy przy ciekawych projektach. Czyli tu między innymi trzeba się uśmiechnąć o składkę na programy opcjonalne w Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Dzięki temu coraz więcej osób będzie zaangażowane w sektor i będzie się pojawiać coraz więcej inicjatyw. Także myślę, że stymulacja na razie jest na poziomie optymalnym. Im więcej będzie tego wszystkiego powstawało, tym oczywiście ta stymulacja powinna stawać się coraz większa. I właśnie tak jak pani Katarzyna mówiła, powinno być to na powinno być to na każdym etapie, czyli powinniśmy dojść do tego wishful thinking. Dziękuję. Panie Mariuszu. To już jestem odmutowany, to pozwolę sobie zabrać głos. Ja uważam, że rzeczywiście tutaj padły uwagi na temat, czy odwołanie do szeroko rozumianej administracji samorządowej. Ja uważam, że rzeczywiście, tak jak pani profesor powiedziała, nie chodzi tutaj o to, żeby rozpraszać administrację publiczną, aparat administracyjny i generować przez to jakieś nowe bariery administracyjno-prawne, bo nikt tego oczywiście nie chce i nie o takim zaangażowaniu tutaj samorządów czy związków metropolitalnych tutaj mówimy. Natomiast jest wiele różnych takich zadań, które na przykład silne samorządy wojewódzkie mogłyby realizować, myślę, czy związki metropolitalne. Co prawda na razie w Polsce, z tego co wiem, mamy jeden tylko taki związek, no ale być może w przyszłości one powstaną i będzie ich więcej. I drodzy Państwo, tutaj takim, ja myślę, dobrym przykładem tego, jak to może wyglądać, jak to może działać, są tutaj znowu Stany Zjednoczone, czy poszczególne stany, bo w poszczególnych stanach mamy, nie we wszystkich, w zasadzie w mniejszości, pewne organizacje, które wspierają rzeczywiście w takim poziomie stanowym przemysł kosmiczny, czy w ogóle realizację zadań kosmicznych w Stanach Zjednoczonych. W Kalifornii na przykład, drodzy Państwo, działało przez wiele lat taka organizacja, która nosiła nazwę California Space Authority. W Nowym Meksyku działa New Mexico Spaceport Authority, który zajmuje się zarządem Spaceport America. To jest ten port kosmiczny, z którego startuje Virgin Galactic chociażby. W Oklahomie, drodzy Państwo, mamy Oklahoma Space Industry Development Authority, który zajmuje się zarządem spaceportu w Oklahomie. W Virginii mamy Virginia Commercial Space Flight Authority, który też zajmuje się spaceportem. Mamy Space Florida, który też realizuje takie zadania z poziomu stanu Floryda. I to jest taka świeżynka, sprzed kilku dni podpisano akt w Maine, w stanie Maine, który też tworzyć będzie taką organizację, takie federalne Space Authority. Te Space Authority rzeczywiście mają różne zadania. To w Kalifornii miała ta organizacja, to jest jedyna, która już nie istnieje, pozostałe istnieją, szerokie kompetencje. Natomiast te pozostałe zajmują się głównie zarządem spaceportami, które są lub mają powstać na terytorium tych stanów. Więc myślę, że jest taka przestrzeń do tego, żeby takie organizmy w ramach jakiejś tam szeroko rozumianej decentralizacji powstawały. No choćby, drodzy Państwo, to możemy trochę pofantazjować, tak? Biorąc pod uwagę to, jak wygląda obecny kształt ustawy o działalności kosmicznej, nie możemy na przykład wykluczyć tego, że samorząd wojewódzki albo jakiś związek metropolitalny złoży wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej, naukowej, tak? Jeżeli na przykład wyobrazilibyśmy sobie jakiś bogaty samorząd, powiedzmy, niech to będzie samorząd województwa śląskiego, i on by chciał stworzyć własny wojewódzki program kosmiczny. Mógłby to zrobić przecież, tak? To nie ma żadnych generalnie tej barier prawnej, żeby jakiś taki wojewódzki program kosmiczny sobie stworzyć. Mogliby, drodzy Państwo, powołać spółkę komunalną z udziałem samorządu śląskiego jako jedynym akcjonariuszem albo jedynym udziałowcem, i taka spółka komunalna mogłaby złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie jakiejś tam działalności kosmicznej. Niech to będzie tak, wyniesienie satelity województwa śląskiego, Silesia 1. Więc, drodzy Państwo, jest to możliwe. Nie ma tutaj jakichś istotnych barier prawnych. Być może trąci to jakąś tam fantazją, ale jest to całkowicie do zrobienia i być może prędzej czy później jakieś województwo, czy jakiś związek metropolitalny na taki pomysł wpadnie. Więc to nie tylko chodzi o to, że w tym aspekcie decentralizacyjnym możemy myśleć o wspieraniu realizacji zadań kosmicznych przez inne podmioty, powiedzmy takiego podstawowego, typowego biznesu kosmicznego, ale także te samorządy terytorialne, chociaż tu myślę tutaj o tych regionalnych i związkach raczej metropolitalnych, też mogłyby realizować swoje po prostu jakieś cele kosmiczne. Sensu stricto, sensu largo, to oczywiście można byłoby dyskutować. Więc ja jestem jak najbardziej za i chętnie bym tutaj już namawiał wszelkich włodarzy lokalnych do tego, żeby zwrócić uwagę na to i być może czerpać wzorce
mutatis mutandis, oczywiście z uwzględnieniem różnych tutaj odmienności ze Stanów Zjednoczonych chociażby. Dziękuję. Mi teraz przychodzą do głowy porty czy kosmodromy, czy no, może niepełne kosmiczne, bo na te to przy dużej fantazji, trzeba by było dużej fantazji, żeby u nas je zaproponować, ale suborbitalne. No i jeżeli by takie suborbitalne miały powstać, a wiemy, że apetyt jest na to, no to może wtedy terytorialna administracja kosmiczna by się przydała też, zdecentralizowana, więc możemy iść tym tropem. No, mi się wydaje, że samorządy lokalne mogłyby tutaj odegrać pewną rolę, jeżeli chodzi o popieranie small biznesu, lokalnego zwłaszcza. Tutaj przypomniałem sobie, że Rzeszów jest chyba jedynym w Polsce miastem, być może już w tej chwili nawet nie jedynym, które jest konsorcjum no właśnie metropolii, które z kolei są zgrupowane pod względem no, działalności kosmicznej, to znaczy to konsorcjum grupuje te metropolie, które chcą się jakby rozwijać w tym kierunku. Natomiast zastanawiam się nad tym, jakie są to możliwości tego typu przedsięwzięć lokalnych. Owszem, jeżeli chodzi o była ta inicjatywa związana z portem lotniczym w Gdyni, to znaczy lotniskiem w Gdyni, które ktoś zaproponował, żeby zostało przerobione na kosmodrom. No, może to być pewna inicjatywa, która będzie wspierać lokalny biznes. Natomiast no, musimy też pamiętać o tym, że no, możliwości tutaj tych samorządów lokalnych są jednak dość ograniczone, jeżeli chodzi o swoje własne środki, czy też nawet do pozyskiwania jakichś zewnętrznych środków. Także obawiam się, że mogą to być inicjatywy, no, które no, będą się związały ze stosunkowo no, niewielkimi przedsięwzięciami. Jeżeli chodzi o coś większego, no tutaj niestety na tą większą skalę jest już potrzebna pomoc ze strony państwa. Także no, no, w ten sposób bym to widział. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o parki technologiczne, jak najbardziej. Popieranie parków technologicznych, popieranie też funkcjonowania tych inicjatyw w ramach parków technologicznych lokalnych, które są w różnych większych miastach w Polsce. Jeżeli chodzi o startupy, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, jak najbardziej. Ale w pewnym momencie jest pewna granica, gdzie musi już wejść państwo. Jeżeli chodzi o pewne przedsięwzięcia no, obliczone już na grube miliony i to nie złotych, tylko raczej euro. Więc no, myślę, że do pewnego poziomu te inicjatywy lokalne mogłyby tutaj funkcjonować przy takim lokalnym poparciu. Natomiast jeżeli chodzi o lokalną administrację, no, pozostanę to jednak centrali. Także tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby się odnieść do tego pytania? Rozumiem, że tutaj stanowisko jest dość jasne, żeby tworzyć całą domenę i ekosystem kosmiczny również na szczeblu lokalnym i terytorialnym. W takim razie z mojej strony nie ma już więcej pytań i chciałabym zamknąć tą dyskusję, a rozpocząć dyskusję z naszymi odbiorcami, którzy oglądają naszą debatę online i chciałabym również zachęcić do zadawania pytań. Natomiast pojawiło się jedno pytanie, które tutaj pozwolę sobie odczytać. I właśnie odnośnie wypowiedzi pana profesora w kontekście tego, że na pewnym etapie państwo powinno wkroczyć. I tutaj jest pytanie odnośnie licencji w przypadku eksploracji kosmosu. I kosmos to literalnie nieograniczone dla naszego gatunku zasoby. I dlaczego państwo ma mieć wpływ na to? A im większa rola prywatnego kapitału, tym mniejsze moralne prawo, by państwo stosowało środki kontrolne. Jest to pytanie z naszego czatu, także prosiłabym o odpowiedź na pytanie, dlaczego państwo ma kontrolować kwestie licencji. Ktoś musi to robić, jeżeli mówimy o czymś takim jak licencja, jak prawo licencyjne, no to już bardziej pani profesor jest specjalistką no,
różne kraje zazdrośnie tego strzegą. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no chyba nie mamy lepszego przykładu. Natomiast no tak puszczając trochę wozy, może nie tyle fantazji, co przyszłość. No, myślę, że w pewnym momencie będą się wiązały z tym problemy, kiedy ktoś stwierdzi, że jego nie obowiązuje prawo ziemskie, a w związku z tym kwestie licencji są rzeczą, którą mogą się zajmować poszczególne kraje na Ziemi, a nie na przykład na Księżycu czy na Marsie. Więc no, z czasem ten problem może się pojawić. Natomiast no, doraźnie, no, jeżeli ktoś ponosi pewne nakłady związane z zdobyciem pewnej technologii, pracowaniem pewnej technologii, no to jak rozumiem, no, chcę mieć w związku z tym pewne wypracowane przez siebie zyski. Także ten, tak bym to rozumiał, o ile dobrze zrozumiał to pytanie. Dziękuję. I też jeszcze pozwolę też zabrać głos odnośnie do pytania, które internauta zadał. To tutaj pytanie, to odpowiedź jest dość łatwo zauważalna w treści Outer Space Treaty, czyli tej podstawowej umowy międzynarodowej, która reguluje działalność przestrzeni kosmicznej. Po prostu artykuł 6, drodzy Państwo, tutaj tak naprawdę nakłada na obowiązek na każdą stronę tego traktatu, aby upoważniać się i stale nadzorować działalność w przestrzeni kosmicznej, którą prowadzą pozarządowe osoby prawne. Tak brzmi artykuł 6, zdanie drugie mniej więcej, tego Outer Space Treaty, więc każda strona tego układu, tego traktatu międzynarodowego ma po prostu obowiązek prawny, aby upoważniać, czyli licencjonować. Możemy tu używać różnych pojęć, licencjonowanie nie jest najbardziej trafne, jeśli chodzi o polski system prawa, bo należałoby tu posługiwać się raczej pojęciem zezwolenia czy koncesji, ale myślę, że każdy wie, o co chodzi. Więc aby realizować postanowienia tej umowy międzynarodowej, po prostu Polska musi wcielić w życie, czyli stworzyć zasady licencjonowania na gruncie ustawy o działalności kosmicznej. Oczywiście są tu pewne niuanse związane z tą regulacją. Chodzi o to, że ta regulacja wymaga licencjonowania działalności w przestrzeni kosmicznej tylko pozarządowych osób prawnych. Czyli a contrario, gdybyśmy wnioskowali sprzeciwieństwa, moglibyśmy powiedzieć, że nie ma takiej konieczności w odniesieniu do działalności przestrzeni kosmicznej realizowanej przez szeroko rozumiane państwo. No ale w praktyce tak czy siak, drodzy Państwo, te regulacje reglamentacyjne są dosyć szerokie, bo niezależnie od tego, czy ta działalność prowadzona jest przez państwo i jego jednostki organizacyjne, czy też przez pozarządowe osoby prawne, to państwo jakby sprawuje, ponosi odpowiedzialność na płaszczyźnie prawno-międzynarodowej za działalność podmiotów krajowych, publicznych czy prywatnych, to nie ma żadnego znaczenia. Tutaj pani profesor jest ekspertem, jeśli chodzi o prawo odszkodowawcze, kosmiczne, takie nazwijmy, i ubezpieczenia kosmiczne. No ale tak to wygląda. Więc reasumując, no, wprowadzamy te regulacje, tak jak internauta tutaj zadał tak trochę filozoficznie pytanie, skoro kosmos jest nieograniczony, to po co licencjonować? No po to, dlatego że po pierwsze wymaga tego umowa międzynarodowa od Polski, a po drugie kosmos jest nieograniczony, ale można sobie wyobrazić sytuację, że w tym nieograniczonej przestrzeni polski satelita, czyli satelita wpisany do Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych, zderza się z inną satelitą, na przykład rosyjską, wywołując na przykład syndrom Kesslera. Wszystkie satelity zderzają się ze sobą, powstaje mnóstwo szkód. No i potem ktoś zadałby pytanie, to dlaczego ta satelita, ta działalność związana z wyniesieniem tej satelity nie była reglamentowana? Dlaczego ktoś nie sprawdził tego, jak ona jest skonstruowana, jak będzie manewrowała i tak dalej, i tak dalej. Właśnie po to ta ustawa ma regulować te zasady, aby państwo, w tym przypadku państwo polskie, sprawowało szeroko rozumianą pieczę nad tym całym procesem. Dziękuję. Tak, mi się też wydaje, że internauta zadał pytanie w kontekście wartości. Tu mamy rzeczywiście zderzenie dwóch wartości, wolności z bezpieczeństwem. Wolność i swoboda działalności odkrywania, działalności gospodarczej kontra bezpieczeństwo nasze, tak jak właśnie Mariusz to dobrze powiedział. Zawsze będzie ten konflikt wartości.
w każdej działalności gospodarczej, szczególnie takiej, która niesie ze sobą ryzyka fizyczne, takie techniczne. Tak, ale możemy ja tak domniemywać, że w tym momencie nastąpi ten czas, przyjdzie ten czas, kiedy to ktoś stwierdzi, że traktaty kosmiczne są po prostu nieobowiązujące, czy też ograniczają się tylko i wyłącznie do podmiotów ziemskich. Natomiast nie obowiązują w przypadku podmiotów pozaziemskich, które mogą ogłosić suwerenność na Księżycu, czy jeszcze gdzieś dalej. No ale to już chodzi o te podmioty, które jeszcze póki co nie mamy. Natomiast my pozostajemy tutaj przy podmiotach ziemskiego pochodzenia. No właśnie, to ja nie odmówię sobie jednego komentarza. Mieliśmy, proszę Państwa, właśnie co do tej niezależności, mieliśmy, proszę Państwa, miesiąc temu hackathon, podczas którego studenci pracowali nad założeniem kolonii na Marsie. I ja byłam opiekunem tej części prawnej. Oczywiście tam były i aspekty technologiczne, kulturowe, architektoniczne. No, bardzo, bardzo takie całościowe podejście. I każda niemal grupa, która pracowała, doszła do wniosku, że niezależność jest jedyną drogą. Więc tak, chyba to. Tego należy oczekiwać. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pojawiły się kolejne pytania. Czy prawo importowe, eksportowe będzie gotowe na sprowadzenie produktów z kosmosu, transfer plików STL między platformami lub transfer towarów między obiektami kosmicznymi, polskimi i obiektami innych państw? Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Ja jestem pewien, że to zadał Kamil Muzyka, chociaż nie widzę tego komentarza, ale kolegę tak, pozdrawiam. Dokładnie. Pana Kamila Muzyka. Kolegę serdecznie pozdrawiam i dziękuję za stopień złożoności tego pytania, które wymaga pewnie pracy naukowej. Są pewne, myślę, regulacje, które już mają znaczenie, jeśli chodzi o to ewentualne sprowadzanie, no na przykład, wymyślmy sobie to, nie wiem, urobku uzyskanego na Księżycu na terytorium Unii Europejskiej. Wspominaliśmy o tym aspekcie w naszej wspólnym artykule pani profesor obecnej, pani profesor Polkowskiej, mecenasa Malinowskiego i moim, w kontekście rozporządzenia unijnego REACH. Pojęcie substancji szkodliwych jest bardzo szerokie i być może mogłoby ono znaleźć zastosowanie w sytuacji, kiedy chcielibyśmy na przykład wprowadzić jakąś tą szeroko rozumianą substancję szkodliwą w rozumieniu tego rozporządzenia unijnego na terytorium Unii Europejskiej, więc o ile dobrze pamiętam, czy pytanie, czy jakieś prawo importowe, eksportowe może mieć tutaj znaczenie, tak, no, szeroko rozumiane prawo, dajmy na to importowe, rozporządzenie REACH mogłoby znaleźć zastosowanie w określonych przypadkach. Nie wiem, w pozostałym zakresie tutaj jakie regulacje można byłoby przywołać, więc tutaj już dalej się nie podejmuję. Może ktoś mnie wesprze z Państwa. Ja bym przekierowała to pytanie na jutro, dlatego że jutro mamy konferencję o ryzykach w sektorze kosmicznym i jutro będziemy się zajmowali ryzykami współpracy międzynarodowej i będzie John Hall i będzie mówił o kontroli eksportu, więc ja bym proponowała, żeby Kamil jutro zadał to pytanie Johnowi, dlatego że ja też się nie podejmuję odpowiedzi. Tylko czy to nie będzie kontrola eksportu na ziemi? No, ale skoro John zna się na kontroli eksportu na ziemi, być może będzie w stanie jakąś analogię wypracować albo zaproponować. Także Kamilu apelujemy, byś zadał to pytanie jutro w trakcie konferencji, którą organizuje pani profesor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Rolle-Koźmińskiego w Warszawie. Na pewno nie będzie łatwo, biorąc pod uwagę, jak wygląda kontrola eksportu na ziemi. Dokładnie. W takim razie przekierowujemy to pytanie na jutrzejszy dzień, na konferencję, która będzie miała miejsce na Akademii Jana Koźmińskiego. I tym
chciałabym zakończyć dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję Państwu za tę owocną dyskusję. Myślę, że w wielu kwestiach został wypracowany konsensus, natomiast w wielu musimy jeszcze na pewno zorganizować jeszcze więcej takich debat. Także jeszcze raz najmocniej dziękuję i życzę Państwu dobrego wieczoru.